Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Krzysiek, ten skok próbny tutaj kibiców trochę przestraszył, ale w konkursie skakałeś już podobnie jak na początku tutaj tych zawodów. No tak, ten próbny był, no był zepsuty skok, tam próbowałem coś zmieniać, może nie jakoś zmieniać, tylko chciałem poprawić to, co wczoraj było złe, no trochę poszło to w drugą stronę, ale później już w konkursie udało mi się to wszystko ustabilizować. Zadowolony jesteś ze swojego występu i z drużyny? No tak, no każdy dawał siebie wszystko i starał się skakać jak najlepiej. No, moje skoki dzisiaj były, bym powiedział, poprawne, nawet dobre. Tam jeszcze brakuje trochę takiego dopchania i zdecydowania, ale można być zadowolony. Czyli pogoda była znacznie przyjemniejsza, znacznie mniejszy wiatr. Czy dla ciebie inne to skakanie przy takiej pogodzie? No nie, no trzeba skakać tak samo przy każdych warunkach. No, dzisiaj fajnie, no. Nie było może jakichś wiatru pod narty, ale były warunki równe dla wszystkich. Piotrek Żyła ustanowił rekord Polski. Widziałeś ten skok? Jakie były twoje odczucia? No widziałem tam na górze, czekałem na skok i oglądałem. No, gratulacje dla Piotrka, bo Piotrek dzisiaj naprawdę fajnie skakał. Tak co 10 metrów poprawiał swój rekord dzisiaj. No. Także gratulacje jeszcze raz dla niego. Czujesz już trochę zmęczenia startami, czy chciałbyś dalej startować w Lahti, czy raczej wolałbyś odpocząć? No, jak najbardziej chciałbym skakać do końca sezonu. Dzięki, życzę powodzenia w następnych konkursach. Dzięki. Kamil, konkurs drużynowy, 7. miejsce, zadowoleni? Uważam, że można było tutaj skakać, może nie tak, odnieść dużo lepszy wynik, natomiast skończyło się jak się skończyło. Dzisiaj nie byliśmy w stanie skakać dalej oprócz Piotka, który z każdą serią skakał 10 metrów dalej. No i naprawdę to jest taki bardzo pozytywny akcent, bardzo się cieszę i gratuluję mu. A jak te twoje skoki byś ocenił? Moje dzisiaj nie były takie do końca udane. Ten ostatni już był taki, jaki chciałem tutaj oddawać w sumie wszystkie, natomiast też z tego rozbiegu przy niezbyt takich korzystnych warunkach, no nie da się tutaj daleko ulecieć. Przykładem byli ci zawodnicy, którzy jechali też bezpośrednio za mną, ale ogólnie było całkiem nieźle. No, tyle na teraz. Czy dzisiejszy konkurs, można powiedzieć, był w zupełnie innych warunkach rozgrywany niż ten indywidualny? Oczywiście. Dzisiaj zdecydowanie było równiej, bardziej sprawiedliwie i dzisiaj można było polatać, tak. Nie żałujesz, że właśnie dzisiaj nie było indywidualnego, czy to nie ma różnicy? Czy teraz już można sobie gdybać i mówić, prawda, że co by było, jakby dzisiaj był konkurs indywidualny, ale to już jest przeszłość i mistrzostwa są już zakończone. Teraz moje myśli już wędrują dalej. Jak zapamiętasz te całe mistrzostwa świata w lotach, jak ogólnie? Czy nie będę ich trzymał długo w pamięci, bo pozytywnych wrażeń tutaj nie miałem ani razu. Chyba tylko podczas skoków Piotra, to wtedy tak. Ale jeżeli chodzi o moje skoki, to nie było tak fajnie. Także jakie plany przed Lahti, bo macie parę dni odpoczynku, będziesz trenował, czy raczej odpoczniesz? Oczywiście, że musimy trochę zejść na mniejszą skocznię, wczuć się w wolniejszy najazd, w skakanie właśnie na mniejszym obiekcie i tak zrobimy. Na pewno potrenujemy coś przed Lahti. Dzięki, życzę powodzenia w następnym konkursie.